Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną produkt od widza. Będzie to QD, Quick Detailer, tak mam napisane. Chemical Guys, P40, Quick Detailer. Jest tego malutko. Z tego względu numer 4, nie pamiętam, kto mi to wysłał, to było bardzo dawno. Przepraszam, że dopiero teraz się tym bawię. Ty to widzisz pewnie zimą. Nie wiem kiedy, kurczę, przepraszam. No, nie mam czasu. U mnie, słuchaj, niedziela 13 sierpnia. Dzisiaj pasty polerskie od FX-a. Jakieś gluty w tym pływają. Coś się osadziło, odłączyło, nie wiem. Jakieś ciemne widzę. No trudno, słuchaj. Na szczęście mam tu sitko. Butelka od ANSO. Odor Eliminator. Pójdzie? Czy nie pójdzie? Ale mgła. O, tak chcemy. Teraz tak, kolejna rzecz, słuchaj. To mikrofibry, które kupiłem przez internet. Ktoś się ogłaszał na Facebooku. 5 zł za sztukę. Używałem już ich do past. Jest nieźle. Chcę zobaczyć, jak będzie przy Quick Detailerze. Te są już wyprane, słuchaj. Oczywiście, jak się nie sprawdzą, pod spodem mam mikrofibry, które sprawdzone od FX-a. Naprawdę na chwilę obecną FX moim zdaniem miażdży, jeżeli chodzi o mikrofibry. Znaczy moje cena do jakości, o tak, o. Teraz tak, nie atakuję maski z tego względu, że tu trwa test. Pojedziemy tu, tak jak widać, tu siedzi jeszcze produkt PNC. Słuchaj, pierwsze mycie, połysk jeszcze jest, oczywiście zdechło już hydro. Tak jak mówiłem, tutaj hydro to zdycha szybko, ale połysk jeszcze jest, kurczę. No fantastyczny produkt. Paint Gloss. Dobra, lecimy, słuchaj. Dwa strzały, piękne. I robimy panel. Zobaczymy. O, aplikacja. Banał. Temperatura na zewnątrz, okolice. Myślę, że... O, panie. Już odparowane. Ho! Piękny produkt. Mikrofibra? Super. Ty, ale jazda. Chyba pójdę po taśmę, zobaczymy, czy produkt przyciemnia. Słuchaj, dwa strzały. Rozprowadzenie po panelu. Tak, może śliskości nie ma jakiejś fantastycznej. Pamiętajmy, że tutaj nie ma żadnej powłoki. Ja, rewelacja. Słuchaj. Wezmę wodę i wezmę taśmę. Zajebiście. Dobra, mam taśmę, słuchaj, i mam wodę. Sprawdźmy hydro tutaj. Za wiele, jeżeli chodzi o hydro, nie wnosi. Ale sprawdzimy, jak się zachowuje na mokrym. Za głośno muzyka. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak leci na mokro. Bardzo mnie to ciekawi. Zajebisty. Naprawdę. Naprawdę zajebiście. Tu jest cały czas ta strona, którą aplikowałem. Uwaga. Woda lubi. Już widzę, że lubi. Aplikacja jego nie jest jakaś mistrzowska, jeżeli chodzi o poślizg. Ale zobacz, woda. Pstryk. Tak, z wodą jest gorzej. Tak, z wodą niekoniecznie, ale się też wypracowuje bardzo dobrze. No zajebisty, no. Naprawdę. Te mikrofibry, 5 zł, kurde. I zamawiam kolejne. Nie ma tematu. Gdzie? Nie, no nie powiem, nie... Nie, bo nie, no nie będę reklamował, no. Z tego, co pamiętam, ogłaszała się kobieta. Szybka wysyłka, dotarło do mnie natychmiast. A, tasiemka. Zrobię całe auto. Nawet tam, gdzie jest powłoka. Zajebiście. Połysk? Zaraz ci powiem. PNC idzie bardziej w lustro. Tutaj mamy tak stonowany, bardziej tak w ciepło. PNC zdecydowanie daje takie szkło. Ale jest dobrze, żeby nie było. Teraz tak, panel może przyciemniać z tego względu, że nie jest wyciągnięty na igłę. A wiesz, jakie ja mam zdanie, jeżeli chodzi o przyciemnienie? Jeżeli nie ma korekty i coś przyciemnia i są rysy, to nawet, że tak powiem, gówniany produkt przyciemni, bo zupełnie rysy. Raz, dwa. Wszystko. Paproch. Teraz jedziemy w słońcu. Uwaga. No moment.
No rewelacja, no co tu dużo mówić. I poślizg jest. Ojej, słuchaj. Słyszysz? I zjazd, ale poślizg, człowieku. Ojo, zajebiście. Super, dziękuję za produkt. Znaczy, poślizg jest z tego względu też słaby, bo no panel jest jaki jest, nie ma powłoki i on będzie stawiał opór, nie? No wiadomo, jak zaraz wjedziemy tam na powłokę, będzie inna bajka, na pewno. Nie no, rewelacja, naprawdę. Malutko, wytrzaskam go całego, z tego względu, że jaram się. Przepraszam za szumy. A jeszcze jedną aplikację powtórzę. Chcę zobaczyć, czy chociaż trochę przyciemnia, to będzie już druga aplikacja. Tak, i tak, on, jeżeli chodzi o aplikację, no nie jest mistrzem, ale poślizgie. O, słuchaj teraz tak, podwójna aplikacja i moim zdaniem uzupełnił. Ojej, o. No i co mamy? Przyciemnił. Tu mi trochę poleciało. Wiesz co? Tak, w nieznacznym stopniu przyciemnił. Tak, i on tak jak mówiłem, on jest tak w ciepło, on jest trochę stonowany. Może być, że przyciemnia. Może być, że przyciemnia. Pewności nie mam. Tak, no może być, że delikatnie przyciemnia. Ale podwójna porcja robi dopiero robotę. Lecimy jeszcze raz. Uwaga, cyk. I to jest klik Quick Detailer. I powtórzę się tutaj do produktu z Autograph, którzy tam osoby mówią, że jest zajebisty Quick Detailer. No, wspólnego z Quick Detailerem, powtórzę się, nic nie ma. To jest Quick Detailer. Pstryk. Nie no, fenomenalny, naprawdę. Jak to siedzi. I od razu mówię, podwójna aplikacja jest sztosem totalnym. Kurczę, chciałem powiedzieć. Super. No i takie produkty robimy. Dlaczego ja od razu go nie wziąłem? Wiem dlaczego. Bo był w dziwnej butelce i olałem temat. I niepotrzebnie. Co robię? Jeszcze raz na drzwi. Słuchaj. Kurczę, zabraknie mi go. Czuję, że widzę, że taka podwójna aplikacja tego produktu robi, uzupełnia się skurkowany. I stąd też tam może być to przyciemnienie znaczniejsze. Słuchaj, no bezproblemowo. Tak jak mówię, no aplikacja sama w sobie nie jest może cudowna, ale docieranie, on odparowuje i tu się już nic więcej nie wydarzy, słuchaj, zobacz. Jest moc, super, bardzo ładnie. Jeszcze pozwolę sobie na błotnik. Najgorzej na mokro, odradzam. Najlepiej na sucho. Zobacz, rozprowadzasz, tak naprawdę jak go zostawisz. O, moment, odparowuje. Tutaj, tu, teraz to już tak jadę, bo jadę. Cyk. I już. I po wszystkim. Super, teraz tak. Idę na tył. W totalnym słońcu teraz. Teraz to już tutaj jest nagrzane. Stoi godzinę w słońcu. Tak chciałem. Naprawdę, tak chciałem, żeby popełnić aplikację na mega gorącym lakierze. Dobra, cyk. Okej. To co? Lecimy na no nagrzany na maksa. O, aż parzy. Uwaga. Słuchaj, momentalne odparowanie. Już. Przepraszam za taką dziwną przerwę, ale psa musiałem wpuścić, bo mi zaczął piszczeć. W słońcu możesz ładować. Zobacz. Lakier naprawdę, tu jest gorący. On parzy, nie da się dotknąć. I kulturka. O, nikt takich rzeczy nie robi. No ktoś to musi zrobić, ktoś to musi sprawdzić, słuchaj. Od tego jest właśnie dziadzia. Tu miałem rysy, zobaczymy jak mi je zamaskuje. Żeby robić takie rzeczy. Waterspoty po myciu zebrało, zamaskowało. Kurde, on już odparował, ja tu nie mam co robić. Naprawdę, już poślizg. Położyłem, zostawiłem i poślizg. Rewelacja. Tu też waterspoty. Zobaczmy. Słuchaj, no. Nawet jak zapomnisz gdzieś go dotrzeć, to i tak masz z banieczki. Zajebisty produkt. Dobra, lecimy teraz tak. Zderzak cały tył, bo tu już raczej lejga jeszcze siedzi, to hydro jest leniwe, ale siedzi, żeby nie było. Ale jutro pojadę na siłownię. Błyszczącym autkiem, super. Lampa, plastik, fantastik. I już, i poślizg. Odwróciłem fibrę, słuchaj, i od razu mega poślizg. Zbieranie tego produktu to jest w ogóle mistrzostwo.
Zajebiście. Bardzo fajnie, słuchaj. Przy tym produkcie się nie napracujesz, tak naprawdę. Sprawdzę jeszcze szybę. Tu nie ma nic. Specjalnie właśnie szyba zostawiona do takich akcji. Zobaczmy. Pstryk. Coś się marzy, coś na niej... A, wiem co położyłem. Ale dotrzemy to. Na szybie gorzej. Troszeczkę gorzej. Czy poślizg jest? Wiesz co? Szału nie ma. Szyba mi jakoś... Tutaj plastik, fantastik, zobaczmy. Co zrobi. O, tu już tak. Już poślizg od razu jest. Kurde, obłęd. Fajny produkt, naprawdę. Że ja tak późno zacząłem się nim bawić. Mogę go od razu wziąć. No dobra, kolejna strona mikrofibry, ta strona zderzaka. No i wytrzaskam wszystko. Odwracam. I słuchaj, tu już tak jadę, bo jadę, no żeby nie było. O. I już. Dobra, teraz tak, tu nie ma nic, tu zdechło. Jak słychać, tu jeszcze coś siedzi. Powłoka i tu jest też powłoka uzupełniona. Czy będę to uzupełniał? Będę. Dlaczego? Z tego względu, że produkt jest fantastyczny. I dlatego sobie pozwolę. Pyk, zobacz. Ciach, ciach. O. Równe rozprowadzenie. Odwracam mikrofibrę, wracam tam, gdzie zaczynałem. Słuchaj, no i to jest już. Teraz to tak dla zasady jadę, no. Żeby sprawdzić poślizg. Rewelacja, naprawdę rewelacja. No to jest quick detailer, kurde. Tak lubimy. Teraz słuchaj tak. Tu siedzi Gion Kencode Ivo. Tu siedzi Delixirum przykryte. Gion, tak. Primer, chyba tak, tak? Chyba tak. Chyba tym, no. Nie pamiętam. Ale chyba coś Giona, dobra. Tu zobaczymy. No, na powłoce, tu, ojej. No to już wiadomo, dlaczego tam szło tempo. Tu już jest o niebo lepiej, pomimo, że powłoka nie miała serwisu i nie jest w stanie idealnym. Będę ją zdejmował, bo będę chciał położyć inne. Oj, oj, oj. No nie, no super, słuchaj. Minusy tego produktu? Żadnych. Naprawdę, żadnych. Jedyne co, to nie lubi na mokro, ale no kurde. Nie wszystkie quick detailery muszą uwielbiać wodę. I tu tak, mam zacieki po wodzie, widzisz? Zobaczmy, co z nimi zrobi. Część zebrał. No, te takie delikatniejsze, które ci przyschną, zbierze. Tak jak widzę. Część zamaskuje, część zbierze. Tak oszuka troszeczkę. Super. O, i już. Poślizg idealny. Super. Dobra, wezmę nową mikrofibrę, bo widzę, że ta już zabrudzona. Przejdę tutaj, tutaj też nic nie ma. Przód też ogarnę. Włącznie z piano. I ostatnia mikrofibra. Czy... No, powiem ci, że jak za 5 zł mikrofibry, zajebiste. Nawet nie będę brał pluszaków, bo nie ma sensu, bo produkt jest tak bezinwazyjny i idiotoodporny, że on nie wymaga jakiejś specjalnej mikrofibry. Mikrofibra za 5 zł. Tak jak mówię. Oj, oj, oj. Pstryk. Odwracam. Już. Nie, no super. I od razu się pojawia szkiełko, słuchaj. Szkiełko. Połysk. I on jest taki, tak jak mówię, troszeczkę stonowany, troszeczkę niby taki sztuczny, ale fajny. A, zapomniałem o jednej rzeczy. Słupek. Tutaj. Odwracam. I już. I od razu poślizg. Momentalnie odparował jest kurczybyk. Lusterek nie ruszamy. Ten słupek też o nim zapomniałem. Dobrze. Także widzisz, to jest quick detailer, który lubi lakier i lubi plastiki. Na szkle słabo to wygląda. Tu mamy plastik. Proszę bardzo. Pyk.
I już. I dodaję na tym plastiku akurat po łysku. Tak, zdecydowanie po łysku. Lecę teraz tak, z pianą. Tu będzie już... Nie, najpierw zderzak, który jest do malowania. Najpierw zderzak i lampy. Tak. Odwrócę sobie. Nie, naprawdę super. Naprawdę rewelacja. Nie wiem, kto mi go wysłał. Poproszę osobę, żeby się odezwała w komentarzu. Podziękuję jeszcze w komentarzu za tak wspaniałego kudeczka. Naprawdę super. Ludzie to wiedzą, co mi wysyłać. Tak jak mówię, że już kiedyś powiedziałem, że tak oglądają mnie moje smenty, ale oni sami wiedzą, widzowie, co jest dobre, co jest złe. Ale to jest miłe właśnie, jak cię ludzie nakierują, pokażą, żebyś sobie sprawdził. Nieraz coś doradzą. Wiadomo. Tym bardziej, że ja teraz coraz mniej się w to bawię, bo nie mam czasu, kurde, no. Fajnie. Wjedziemy jeszcze na listwy. Dobra, odwracam mikrofibrę. Tu mam mokre. I będę chciał coś podziałać tutaj z tym pianą. Dobra, delikatnie, bo... Oj. Chociaż troszeczkę. Tak, z wierzchu. O. No i odparował, no. No i od razu poślizg. Na piano też siedzi. Fenomenalnie. Ojej. Ojej. Miło. Milusio, naprawdę milusio. Jestem bardzo miło zaskoczony. Rewelacja. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Ta listwa, no niestety, jak wiadomo, jest nisko, jest porysowana. Zobaczmy, co on zrobi. Tutaj. Ciach bajerka. No, ładnie przykrył. No, maskuje. Moim zdaniem maskuje. I to całkiem fajnie, przyjemnie. Słuchaj, no. Objechałem całe auto. Tutaj jedyne co poszło na mokro i moim zdaniem najsłabiej się błyszczy, dlatego uzupełnię. To już są resztki produktu, słuchaj. No, już. W słoneczku, nieważne, czy w słońcu, czy panel nagrzany. Produkt jest bezinwazyjny. Cyk. Okej, no i zobacz, już. Wiesz co, mam wrażenie, że on, jak dodam mu podwójną aplikację, poprawia połysk, naprawdę. Kurde, fajna sprawa. Czyli zrobiłbym tak, wody za bardzo nie lubi, przetarłbym na mokro, na dwie mikrofibry, a później uzupełnił go jeszcze z kurczybyka na sucho. No, jest dobrze. Ja pierdzielę. A, jeszcze listwy miałem przetrzeć. Tutaj. I to robię w ten sposób zawsze. O. I ta mikrofibra już wtedy idzie do wyrzucenia. A czy do prania, nie? O. Lufy jeszcze. A to na końcu lufy. Zobaczymy, co z lufami zrobi. Tak, wiesz co, o. Tutaj miałem też delikatne osady po wodzie. Fajnie je, troszeczkę je zbiera, troszeczkę maskuje, tak jak mówiłem. No, na piano siedzi obrzydliwie. Z tego względu, że minimalnie przyciemnia, moim zdaniem. Daje taki właśnie troszeczkę przytłumiony efekt. Tak, kurczę. Tak, bardziej w tę stronę do tych przyciemniających łobuziaczków. No, naprawdę. Na piano usiądzie pięknie. Dobra. Jeszcze ta listwa mi została. O, już resztki produktu, słyszysz? O, cyk. Mam nadzieję, że mi wystarczy prądu i baterii. Trochę to trwa, przepraszam, ale produkt jest tego warty, zdecydowanie. O, pięknie. Na felgi nie będę kładł, bo też sprawdzam test trwałości. No dobrze, słuchaj. O, rewelacja. Jeszcze tu. Pięknie. No wszędzie siedzi, na wszystkim. Oprócz szyby, moim zdaniem, robi mega robotę. Zobaczcie, ile mi tego zostało. Zobacz. Malusie, proszę powiedzieć, że go wykończyłem. Mikrofibry super. To już wiem, że zamawiam kolejne. No co mogę powiedzieć, słuchaj. Produkt fantastyczny. Tak naprawdę jest idiotoodporny. Tutaj panel. Naprawdę grzeje. No tutaj dotknąć. Długo ręki nie podtrzymam. Bezproblemowo. Kładziesz i zapominasz. I on już. I to jest wszystko.
idealny produkt, jeżeli chodzi jako quick detailer. Tak właśnie powinien się aplikować i tak docierać. No rewelacja. Wiadomo, tam gdzie jest powłoka, zdecydowanie tu mi został mas. Ciekawe, czy to po tym produkcie. A widzisz. A? Zaciągnął tu z wodą i został mas, czyli przyciemnia. No właśnie. A nie, siedzi dalej. Coś tu musi być. Dalej to jest. To przepraszam. Teraz tak, jeżeli chodzi o aplikację. No wiadomo, im lepiej zadbany panel, tym lepszy poślizg. Jeżeli chodzi o mikrofibry, najprostsza za 5 zł. Trochę pluszu i lecisz. Aplikuje się tak naprawdę, docieranie to jest później pro forma. Odparowuje fenomenalnie. Tak naprawdę jak nawet gdzieś go nie dotrzesz, sam odparuje, tak jak tutaj widziałeś. Tu nie zdążyłem wrócić i od razu odparował. Gorący panel na maksa. Ten Quick Detailer możesz stosować w słońcu. Tak, nie boję się tego słowa, możesz go używać w słońcu. Czy narobił mi tu jakiegoś bałaganu, jakieś kurcze smugi, zaraz zasłonię tu w cieniu? Nie. Połysk fajny, delikatnie przytłumiony, on tak troszeczkę, może nie jest sztuczny, ale tak udaje troszeczkę taki woskowy, ciepły, taki jest przytłumiony, troszeczkę niby sztuczny, taki, no nie jest to na pewno szkło. Z tego względu, że miałem tu porównanie do PNC, który daje idealne szkło, no naprawdę, który miażdży, jeżeli chodzi o połysk, razem z CC Water Goldem moim zdaniem i Gion Ceramic, to są trzy pozycje, które moim zdaniem wymiatają. No to jest różnica, zdecydowanie. Tutaj bardziej tak to usiadło, zrobiło się tak bardziej miękko i tak, miękko, bardziej tak woskowo bym powiedział, co jest też fajne. Jeżeli masz minimalne rysy na aucie, zdecydowanie zamaskuje. Moim zdaniem fajniejszy połysk do przyciemnienia jest po dwóch porcjach. I dlatego moim zdaniem na mokro, później powtórzyć na sucho i jest bajka. Czy produkt jest fajny? Jest zajebisty. O czym zapomniałem? O lufach. Zajebisty Quick Detailer. Dobrze, że miałem to sitko, zobacz jak zaciągło jakieś sywki. No, już końcóweczka, ale zaraz. Poczekaj, niech trafi. A, tu. No, zaciągnij. Jest, dużo materiału. Czy dasz go dużo, czy dasz go mało, produkt nie stworzy ci żadnego problemu. Dobra. Zaraz zobaczymy, co on tu wymyśli. W środku lufy. No i tu widzimy od razu odparowywanie. Rewelacja. Tak naprawdę nie muszę nic docierać. O, cyk. I cyk. I już. No. Lakier tutaj taki matowy. Czy go wybłyszczył? Nabłyszczył? Nie, niespecjalnie. No dobra, słuchaj. Nie będę przedłużał. Tak czy tak. Zajebisty Quick Detailer. Naprawdę. Tak naprawdę idiotoodporny. W słońcu możesz, to już się powtarzam, możesz gładzić go w słońcu, docieranie, poezja. Typowy Quick Detailer. I takie właśnie Quick Detailery chciałbym, żeby wszyscy robili, a nie kurczę jakieś gluty, które trzeba walić na dwie fibry. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!